Boże, ksiądz Ryszard Halwa, Państwa moim gościem jest reżyser pani Maria Stachurska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Pani reżyser, chciałbym zapytać o ważną rzecz. Pani jest krewną położnej z Auschwitz, Stanisławy Leszczyńskiej, i zrobiła pani film dokumentalny. W telewizji miałem okazję oglądać, a ja często w kazaniach mówię o niej. Jest to wielka postać. Proszę powiedzieć o położnej z Auschwitz. A co by chciał ksiądz usłyszeć? No właśnie, co bym chciał usłyszeć? Właśnie, bo ja dużo czytałem, no oglądałem o Stanisławie Leszczyńskiej. Jest to wielka postać, która była zmuszana do zabijania dzieci, tak jak Schwester Klara, położna z Niemiec. Tu bym była z tym, no właśnie, że to była proszę, zmuszana. Bo pani ma więcej wiedzy na ten temat. Owszem, moja ciocia była położną. Ukończyła szkołę położnych na Karowej w Warszawie w 22 roku ubiegłego wieku, po czym wychodząc z dyplomem, biegnąc do Łodzi, do pociągu, żeby dojechać do domu, do Łodzi, weszła do kościoła wizytek na krakowskim przedmieściu, gdzie złożyła takie ofiarowanie swojego zawodu Maryi, że jeżeli kiedykolwiek straci choć jedno dziecko podczas swojej pracy zawodowej, zaprzestanie wykonywania tego zawodu. Ja myślę, że ta umowa z Maryją, ten jakby taki, to trudno powiedzieć, czy że to była modlitwa, ten akt zawierzenia, czy jakby takiego biznesu zawartego, jak to się dzisiaj mówi, z Maryją, myślę, że to współgrało, dlatego ona nigdy nie straciła żadnego dziecka. I wykonywała tą pracę przed wojną, chodząc do domów żydowskich, do domów niemieckich, do domów polskich i przyjmowała rodzące się dzieci. Była na tyle dobra, że jak wybuchła II wojna światowa, Niemki wystąpiły do władz o pozwolenie, aby ona nadal przyjmowała porody u Niemek. W ten sposób miała... Czyli rozumiem, że podobnie tak, że tak jak Matka Teresa z Kalkuty wszystkich obejmowała, tak ona Żydów, wszystkich Niemców, tak, i to zresztą bardzo piękna postawa. Ona była postawa. Zaprzyjaźniona z wieloma rodzinami żydowskimi, dlatego że ona mieszkała na Bałtach. Łódź była... No tak, dużo było Żydów. Tak. W ogóle taka wielonarodowościowa była. I tam, gdzie oni mieszkali, za ich domem, za płotem tak zwanym, był heder. I tam oni obserwowali, jak się dzieci uczą, dlatego ciocia bardzo wymagała od swoich dzieci, żeby uczyły się tak, jak się dzieci żydowskie uczyły. No, wszyscy pozdobywali tytuły naukowe, lekarze, prawnicy i tak dalej. Także, że rzeczywiście tutaj tą uwagę przywiązywała do tego wykształcenia, wzorując się na właśnie nauczaniu dzieci żydowskich. I była zaprzyjaźniona z wieloma rodzinami, zresztą w ich domu na dole oni wynajmowali pokoje, mieszkania również rodzinom żydowskim. Natomiast jeździła też do Niemców. Niemcy mieszkali też na Bałtach, tylko że no, w innych ulicach, na innych ulicach. No i w czasie wojny ona również dojeżdżała i miała możliwość podróżowania po Łodzi nocą. W momencie, kiedy została aresztowana i trafiła z córką do Birkenau, jej synowie trafili do Mauthausen-Gusen, mąż i najstarszy syn zbiegli, więc ona tam na początek dostała pracę przy przewożeniu gliny, taczkami wiozła, taką fizyczną pracę. I w pewnym momencie dowiedziała się, że na sztubie położniczej zachorowała Schwester Klara, która była pielęgniarką skierowaną do obozu za dzieciobójstwo w Niemczech, tak, za dokonywanie aborcji. To takie właśnie taka jakby ta hipokryzja wychodzi taka, dlatego że no, została skazana na obóz po to, żeby tam zabijać dzieci. Ale równocześnie, bo tak jak wiele źródeł, z wielu źródeł dowiadywałem się,
że później Niemcy uznali, że ona nie jest zgodna wykonywać zawodu położnego, bo zabijała dzieci niemieckie, Schwester Klara. Ona, Schwester Klara. W pamiętnikach oświęcimskich nawet jest napisane, naród, który będzie mocniejszy biologicznie, ten naród zwycięży. Tak, ale ona za to, że zabijała dzieci niemieckie, została skierowana do obozu. Została skierowana. A tutaj mogła zabijać tutaj, dzieci różnych i na tym polega ta hipokryzja, tak. A tutaj inne dzieci, proszę bardzo. I w momencie, kiedy moja ciocia trafiła właśnie do obozu, ona w pewnym momencie zachorowała. Ponieważ w obozie była również doktor węgierska, która mieszkała w Łodzi i one się znały, doktor węgierska powiedziała po prostu cioci, że jest wakat i ciocia zdobyła się na odwagę, bo w pewnym momencie zastąpiła drogę niemieckiemu lekarzowi. Nie wiem, czy to był Mengele. No właśnie, bo ja czytam Mengele. Tak? Nie, to tak się wszystko przyjmuje, że to Mengele. Ja nie jestem pewna, czy to był Mengele, dlatego że sprawdziłam w datach. To też jest takie niesamowite, że ciocia przyjechała w tym samym czasie do obozu, kiedy Mengele przyjechał. A, czyli nie wiadomo, mógł on to być albo tak, Mengele. Tak, bo on wtedy dopiero trafił do obozu, żeby robić swoje eksperymenty. Natomiast ciocia zastąpiła tą drogę Niemcowi, lekarzowi, mogła być za to zastrzelona, nie została. Powiedziała, że jest położną. Myślę, że te opowieści, które gdzieś tam wychodziły z jakiegoś niezrozumienia, z poetyczności moich wujków, mówiące o tym, że przemyciła zaświadczenie, że jest położną i tak dalej, to nie, może nie do końca, dlatego że ona rzeczywiście zaświadczenie, że może wykonywać zawód położnej i również wśród Niemców, ona miała ten dokument zawsze w torebce. W momencie, kiedy ich Gestapo zabierało, ona wzięła torebkę ze sobą. A. I, no bo wyszła, no, bo tak, nie wiedziała, tak, dokąd tak, wychodzi, tak? Tak? Więc torebkę wzięła. Czyli w tej swojej... I w tej torebce miała... ...pełności, wielkości była też przebiegu. Znaczy to nie była przebiegłość, no bo oni musieli się ubrać, bo to była zima, zakładają palta, nie wiedzą, gdzie wychodzą, dokąd ich to Gestapo zabiera. No więc wychodząc z domu, kobieta bierze torebkę i ona wzięła tą torebkę. I w momencie, kiedy tam po tych trzech miesiącach spędzonych w Gestapo w Łodzi trafi i wyjeżdża do obozu, i wchodząc do obozu z rampy, no wszystko musieli oddawać. I tu znalazłam świadectwo takie, że w momencie, kiedy ona oddawała swoje rzeczy i tą torebkę, Niemiec, który przyjmował, wysypał wszystko na blat, tak? I tak przeglądał, co ona w tym ma, po czym zobaczył to zaświadczenie, wziął je, zgniótł i mówi, to już ci nie będzie potrzebne i rzucił. Natomiast osoba, która to opisała, powiedziała, że ona się schyliła i dyskretnie to podniosła. Też nie do końca w to wierzę. Dlaczego? Dlatego, że później była dezynfekcja, golenie, tatuowanie, przejścia nago. Ta cała droga, procedura upokorzenia, upodlenia człowieka. Przecież to były czasy, kiedy nagość była zupełnie... no, niedostępna, tak? A tu dzieci musiały widzieć po raz pierwszy swoje matki, swoich ojców nago. Wszyscy, kobiety, obce, ludzie dla siebie po prostu stawali przed sobą nago. Wydaje mi się, że to musiało być strasznie traumatyczne. Potem dopiero po tym wszystkich, po tych łaźniach, po tym goleniu dostała pasiak. Więc nie przypuszczam, żeby udało jej się ten dokument przechować. Natomiast wydaje mi się też, że nie musiała mieć tego dokumentu. Ona dobrze mówiła po niemiecku. I w momencie, kiedy zastąpiła drogę temu lekarzowi, po prostu powiedziała płynnym niemieckim, fachowym, medycznym językiem. A, i on zrozumiał, i ja że uważam, jest, że to wystarczyło, tym bardziej, że no nie było akurat nikogo. I w momencie, kiedy ona mu powiedziała i powiedziała medycznie i przedstawiła się, że ma to wykształcenie medyczne, w związku z tym samym trafiła na tą sztubę. Niemniej w tym momencie dostała, tuż przed przeniesieniem na sztubę, był na niej wykonywany eksperyment i miała wszczepiony tyfus. W momencie, kiedy trafiła na sztubę, niedługo wyzdrowiała Klara, więc ciocia dbała tylko o to, że przy tej temperaturze, że musi zostać na sztubie, że nie wie jak to zrobić, więc chociaż po to, żeby była potrzebna, nosiła wodę dla tej Klary, tak?
i Klara te dzieci mordowała. I w pewnym momencie Klara jej powiedziała, zresztą jak przekazywała tą sztubę, że ona ma te dzieci zabijać. I teraz są te teorie, które mówią, że ona przeciwstawiła się Mengelemu, że dostała taki rozkaz, że tą pchnęła nogą. To była kobieta rozsądna i roztropna. Nie podejrzewam, że to zrobiła. Jeden z moich wujków, a synów Stanisławy, powiedział mi, że takie tupnięcie i takie jakby powiedzenie nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Czyli mogłaby od razu stracić życie. Tak? Mogła, nie tylko by mogła stracić życie, ale on powiedział, że to nie było w jej charakterze. On uważa, że ona powiedziała, nie mogę tego wykonać ze względu na szacunek dla przysięgi Hipokratesa, którą Pan złożył. Jasne. Czy tak powiedziała, tu też są różne teorie, że to i ktoś inny powiedział. Ale jedno na pewno, i to powiedziała pani, która słyszała to, powiedziała jedno, nigdy tego nie zrobię, nie będę Herodem dla małych niewiniątek. I to mi najbardziej pasuje czyli do cieci. Czyli te ostre słowa, nawiązując do przysięgi Hipokratesa i te słowa. Te słowa, nie będę Herodem dla dzieci. I to mogły być i to były pewnie jej słowa, bo to jest język, którym ona się posługiwała, tak? To był język modlitwy, bo ona była człowiekiem modlitwy. Więc tu są te, ale to już nieważne jak, w każdym razie faktem jest, że ona powiedziała, że ona nie będzie wykonywała tego. Ale też w tym czasie, kiedy przyszedł Mengele, to jest też takie przedziwne, bo trafili do obozu w tym samym momencie i w tym samym momencie odgórnie przyszła zmiana regulaminu. Dzieci ory zacharyjskich mogły przeżyć. Tylko dzieci żydowskie i romskie miały być w dalszym ciągu topione i kasowane. No i ona powiedziała, że tego również nie wykona. Natomiast dzieci aryjskie były potrzebne Mengelemu do eksperymentów. Ewentualnie te, które miały bardzo takie rysy nordyckie, były do wynarodowienia kierowane. Do obozu, do Łodzi albo do Nakła. No to była osobna tragedia. W każdym bądź razie ona przyjmowała wszystkie dzieci, żydowskie również. I czasami udawało jej się, że na przykład o takim przypadku czytałam, w obozie będąc, że urodziła Rosjanka. I urodziła Żydówka. Rosjanka urodziła bodajże 2 dni wcześniej, to dziecko jej z głodu zmarło. I ciocia to dziecko żydowskie dała tej Rosjance, żeby karmiła. Czyli robiła takie, no ile mogła, żeby jak najwięcej dzieci uratować, ile mogła, tyle robiła. Natomiast właśnie tutaj się zmienił też ten przepis, tak? Że te dzieci aryjskie już mogły zostać przy życiu. I to jakby, no tutaj takie jest, ja tak sobie myślę, bo tak jak się temu przyglądałam, to ciocia jest opisywana, bo raport, który sporządziła, on jest taki bardzo suchy, bez emocji. Opisuje to, co te kobiety przeżywały. W związku z tym na koniec, jak ona po wojnie już wypowiadała, to mówiła kategorycznie i tak dalej. I ten tytuł raportu, nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci, to był jej krzyk do całości. I myślę, że stąd się potem wzięło, że ona to powiedziała do Mengelego. Ona się spotkała z Mengele, dlatego że ona musiała każdym dniu wieczorem składać raport ze sztuby położniczej. I tutaj miała styczność z Mengele, dlatego że no doszło do sytuacji, że codziennie mu zgłaszała, że tyle i tyle porodów przyjęła, że nie było żadnej gorączki popołogowej, że wszystkie dzieci są zdrowe, że wszystkie dzieci są do życia i że nie ma żadnych powikłań. Czy on był zaszokowany tą sytuacją, że wszystkie dzieci były zdrowe? Tak, i on raz jej tam krzyknął, że jak to jest możliwe,
Skoro w najlepszych klinikach niemieckich no zdarzają właśnie, się zgony, a tutaj w tym całym bałaganie, w tym brudzie, w tym, tak. tej czerwonce, w tym tyfusie, nikt nie choruje? Wszystko się ma na życie? Jak to jest możliwe? Ona mu tylko powiedziała, tak jest. Natomiast myślę, że to jest sprawa, tutaj jest ta tajemnica łaski i cudu. Ja myślę, że w tym, zawarta w tym układzie z Maryją, kiedy skończyła swoją naukę i tutaj w tym, że właśnie z Marią, no bo ona zawsze szła z modlitwą i z tym już znanym aktem strzelistym, ja go tak nazywam, tak, strzelisty, Maryjo w jednym pantofelku przybywa. Sama rodziłam z tym, bo tak. U nas w rodzinie się zawsze o tym mówi, o tym pantofelku, więc jak sama przyszło mi rodzić, to też była Maryja w jednym pantofelku. W przeciągu 15 minut bez bólu urodziłem. Czyli możemy stwierdzić, że to był wielki cud. No wiemy, że dzisiaj przecież też dzieci umierają. Tak, no ile jest powikłań? Tak, piekło tak. Owozowe, I dla mnie, jeżeli mamy... Ile, jeszcze, proszę powiedzieć, ile dzieci uratowała? Ponad 3000. Ojej. I to ona powiedziała. No tak, ja, niektórzy to podważali. Pamiętam, że za komuny dziennikarze podważali to, niektórzy lewicowi, ale ja obliczyłam sobie przez ilość dni, od momentu jak ona na sztubie była, do momentu wyzwolenia, to jest raptem 4,5-5 porodów dziennie. Przy takiej ilości osób, które one, te kobiety przyjeżdżały z wolności, tak? Często w ciąży. Oczywiście, że na początku było, że jeśli kobieta jest w ciąży, to była od razu do krematorium kierowana. Ale później okazało się, że Mengele potrzebował. A, no jasne. Prawda? Więc tych porodów było bardzo dużo. Na tej sztubie, na której ona była jedna. Nie miała zmienniczki. Później się ktoś pojawił, później gdzieś tam na innej, w innym baraku też. Ale tutaj ona przez większość czasu była sama. I teraz przyjmując, ile osób, ile kobiet przyjechało, ile było w ciąży, ile kobiet tam zostało zgwałconych i urodziło przez niemieckich oficerów, no to biorąc to wszystko pod uwagę i licząc, no to 5 porodów w czasie doby, no to umówmy się, to nie jest tak dużo. A jeżeli kobiety w listach po wojnie pisały, że często było tak, że przyjmowała kilka porodów naraz, w tym samym momencie, no to nawet mogła mieć nawet czasami dzień wolny bez porodu, tak? I jeżeli ona powiedziała, że ona przyjęła ponad 3000 porodów, to jeżeli ona składała Mengelemu raport, to ona wiedziała, ile było porodów dziennie. I po wojnie podsumowała to, tak? Więc nie ma tu przesady, że przesadziła, że 3 porody, że 300, że cały czas o tej trójki się krążyło, ale ona sama podała. Pani reżyser, czyli możemy uznać, że to był wielki cud i to wielkie zawierzenie Bogu przez położną pani ciocię. I to świadczy o tym, że Pan Bóg nadal działa cuda w tych trudnych chwilach i wtedy, kiedy człowiek zawierzy Bogu do końca, to nie może się niczego lękać, prawda? Bo ona przecież była w trudnych warunkach, mogła utracić życie. No ona, dla mnie to jest ten fenomen, że nie tylko ona mogła utracić życie, ona była ze swoją córką. A. Dwukrotnie wyciągnęła swoją córkę z komory gazowej. Dlatego... I tym bardziej, że ona do końca zawierzyła Bogu, mimo to, i tu była sytuacja była taka, że córka, ponieważ bardzo chorowała, bo było na niej wykonywanych bardzo dużo eksperymentów, w pewnym momencie stwierdzono, że ona się do niczego nie nadaje i skierowano ją do komory gazowej. I ciocia tak wpięła się w to swoje dziecko, tą 20-letnią dziewczynę, że absolutnie nie było, nikt nie był w stanie ich rozerwać. Ona powiedziała, nie, ja idę razem z nią. Nie prosiła o życie. Nie prosiła o życie, powiedziała, że ona idzie z nią.
I wtedy Niemcy stwierdzili, że za dużo jest porodów, że nie ma komu przyjmować tych porodów i obie cofnęli w ten sposób. Ciocia Sylwia no, przeżyła obóz. Tak? Piękna rzecz, naprawdę. Dziękuję za ten film dokumentalny, który pani też zrobiła, właśnie w telewizji był. I ja często mówię o tym, że o tym wielkim bohaterstwie, heroizmie. Mam nadzieję, że będzie wyniesiona na ołtarze, będzie błogosławiona, będziemy się zajmować. No, proces beatyfikacyjny w tej chwili na poziomie diecezji kończy się i jest przesyłany do Watykanu. Czyli będzie to ta osoba wzorem dla służby zdrowia całkiem. Pani reżyser, proszę powiedzieć, jakie są plany Pani jako reżysera na przyszłość? Czy ma Pani jakieś plany? Mam plany. Pracuję nad scenariuszem. Nie chcę na razie o tym mówić. Jasne. Bo nie chcę zapeszać, bo jak najczęściej powiem. Jak powiem, to potem ustaję. A przede wszystkim jestem mamą i babcią, w związku z tym to jest mój główny etat. Więc a w międzyczasie, to że tak ile powiem. Ile Pani wnucząt ma? 3 wnuczki. A. No to podziwiamy Pani zięcia, jak pięknie gra. Czyli jedną córkę Pani ma? Mam córkę i syna. A, czyli córka ma ile? 2 córki i mój syn ma 1. A, no to pięknie. To jest dla kogo żyć. Ale syn jest młodszy i planuje gramatkę, więc mam nadzieję, że pięknie, że z czasem. Pani reżyser, bardzo dziękuję, że uchyliła Pani rąbka tajemnicy, bo ja też nie miałem pełnej wiedzy, bo to człowiek czytał dużo, ale widać, że tutaj mamy eksperta. No, starałam się ująć w biografii całe jej życie bardzo tak dokładnie, wszystko sprawdzałam. Sprawdzałam wszystkie opowieści rodzinne, różne historie, które wydawały mi się czasami nieprawdopodobne, bo że były po prostu taką opowieścią przy stole, jakąś we wspomnieniach. Ja to wszystko sprawdzałam również w tle historycznym, dokumentach, więc biografia, którą napisałam, wydaje mi się, że jest taka najpełniejsza i może być kanwą też do jakichś twórczych rzeczy na temat Leszczyńskiej. Czyli będziemy oczekiwać na beatyfikację, będziemy się za pośrednictwem cioci modlić do Pana Boga, przede wszystkim za służbę zdrowia, która tyle potrzebuje. No, podczas realizacji filmu spotkałam się z młodymi kobietami, a przede wszystkim później, jak jeździłam na spotkania autorskie z książką, gdzie bardzo dużo kobiet przychodziło na seans, ale nie tylko, właśnie to mnie zaskoczyło, że też mężczyźni przychodzili na seansy i rzeczywiście mimo pandemii kina i to w galeriach, czyli te duże kina były pełne, czasami po 2 seansy, co mnie bardzo zaskoczyło, że na dokument tak dużo ludzi przychodzi. Natomiast wtedy spotykałam się, potem miałam spotkania z widzami i co się okazywało? Bardzo dużo świadectw zebrałam kobiet, które mają dzieci dzięki cioci, bo były trudne sytuacje, była niemożliwość zajścia w ciążę, jeździły do jej grobu, który jest w podziemiach kościoła w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. Tam się modliły i pokazywały mi owoce tych modlitw, tak. Super. Pani reżyser, bardzo gorąco dziękuję za udział w programie. Państwa moim gościem była Pani Maria Stachurska, reżyser. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Urodziłem się w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Otrzymałam numer na lewej nóżce 79496. Poród odbierała Stanisława Leszczyńska. Babcia nigdy nie mówiła o sobie. Kiedy przymuszona przez nas, aby co nieco zechciała powiedzieć, nie chciała. Na jej drodze stanął Mengele. I on jej mówi, co ona ma robić. Ma nie wiązać pępowin, rzucać
dzieci na pożarcie szczurom i wykrzykuje rozkaz jest rozkaz, którego ona nie wykonała, wiedząc, że może już w tym momencie stracić życie. Co to dla niego był za problem? Wyjąć z kabury pistolet i strzelić. Nie było żadnego przypadku śmiertelnego. Brali mnie na badania pseudomedyczne. A skąd kto wie, co oni robili? Jakieś zastrzyki, to mam taki guzo. Zawsze go zakrywam, żeby nie było widać. Przetrwałyśmy. My i nasze dzieci. Jakimi słowami wyrazić wdzięczność za życie?